proszę, a co my tutaj mamy? Czyżby kolejny odcinek finalistów, którzy nie zasłużyli? No nie, no co ty? Czy ten rok może być jeszcze lepszy? No może. I ja tego dopilnuję. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Pomidor, a dziś zapraszam was na długo wyczekiwany trzeci odcinek finalistów, którzy nie zasłużyli. Poprzedni film o Carrie bardzo wam się spodobał, patrząc na sekcję komentarzy, co mnie bardzo oczywiście cieszy, bo to pokazuje, że jednak taki eksperymentalny film bardzo się przyjął, za co jestem wam bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Dziś albo jutro będę zabierać się za czytanie tych komentarzy, ponieważ trzeba będzie sobie zrobić oczywiście to głosowanie, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik. Ale ponieważ obiecałem sobie, że będę starał się robić troszkę dłuższe materiały, to dziś po długich namysłach stwierdziłem, że fajnie by było wydać kolejny odcinek finalistów. I dziś polecimy sobie od razu z sezonem 4. Zaraz, chwila. Czemu czwartym? A gdzie totalna porażka w trasie? No co, ty nie umiesz liczyć? Przecież sezon trzeci to jest totalna porażka w trasie. Co ty teraz sobą reprezentujesz? Dlaczego ty omijasz totalną porażkę w trasie? Zastanawiałem się nad sezonem trzecim, ale niestety po długich namysłach muszę po prostu ominąć ten sezon. Ze względu na to, że w mojej opinii tam finaliści to osoby, które poniekąd zasłużyły. Nawet Cody czy Alejandro. Ale jeżeli chodzi o Alejandro, to mam pewne zastrzeżenia, ale o nich dopiero pod koniec tego materiału będzie. Tak więc wyczekujcie na to, co chcę powiedzieć, bo mam nadzieję, że oczywiście nie sprowadzę na siebie gniew ludzi, którzy są turbofanami Alejandro. Spokojnie, ja też go bardzo lubię, ale nie zmienia to faktu, że w pewnym stopniu no troszeczkę nie zasłużył na bycie w finale, ale do tego dojdę pod koniec materiału i dlaczego jednak pomimo tego, że mam pewne przypuszczenia i pewne stwierdzenia, dlaczego jednak ominąłem totalną porażkę w trasie, to się wszystkiego dowiecie pod koniec. Wracając do Zemsty Wyspy, zobaczmy, kogo my tutaj mamy. Lightning oraz Cameron. Patrząc na osiągnięcia obu panów, Cameron jest szczupłym chłopaczkiem, który z pozoru przypomina osobę, która każde pierwsze, lepsze wyzwanie by spartoliła do takiego stopnia, że powinien on wylecieć w pierwszych już odcinkach. I tutaj co po niektórzy mogliby mieć rację. Natomiast pamiętajcie, pozory mylą. Nieraz Cameron pokazał, że jest w stanie sobie poradzić, jak na przykład w odcinku 7, gdzie w kopalni najdłużej wytrzymał ze wszystkich i nie dał się złapać w sidła pająka. Co jest nie lada wyczynem dla takiego balonowego chłopca. Z kolei to, co osiągnął Lightning, no to w mojej opinii to jest absolutnie nic. Koleś przechodził sobie całe wyzwania na farcie, bo umówmy się, ale on z myśleniem i jakąkolwiek taktyką ma niewiele wspólnego. Jest on stereotypowym osiłkiem, który ma mięśnie, ale pod czachą jest zupełna pustka. Dlatego w mojej opinii nie zasłużył on na bycie w finale. Bardziej na miejsce jego widziałbym na przykład Zoe. Mimo że siebie lubią, w sensie Cameron i Zoe, to jednak bardziej ją bym widział w finale, bo mógłby to być, uwierzcie mi, bardzo ciekawy finał między Zoe a Cameronem. A jak nie ona, to nie wiem, no Joe, Brick, Scott. No kurde, każda postać byłaby lepszym przeciwnikiem niż ten przygłup Lightning. I dochodząc do tego, co powiedziałem na początku odnośnie Alejandro. Alejandro w mojej opinii, mimo że jest dobrym taktykiem i niejednokrotnie to pokazał, że jest bardzo sprytny, co można byłoby powiedzieć, że był bardzo, ale to bardzo ciężkim przeciwnikiem dla no całej pierwszej obsady, jak pojawił się w swoim pierwszym sezonie, czyli w totalnej porażce w trasie, to jednak były momenty, gdzie parę razy mu włos mógł spaść z głowy i mógł wylecieć. Chociażby w takim momencie, gdzie jak Sierra wysadziła samolot, no to był zagrożony, no bo był bardzo, ale to bardzo blisko na wylocie. Gdyby nie wysadzenie samolotu, to mógłby on wylecieć. Oczywiście, okej, zgadzam się jak najbardziej, fajnie, że Alejandro zaszedł do finału i tak dalej, ale jednak w mojej opinii zaszedł do finału tylko i wyłącznie dlatego, że wykorzystywał swoją moc czarowania dziewczyn i w ten oto sposób pozbywał się każdego z gierki. No i też tam oczywiście paru chłopaków się pozbył, jak na przykład DJ-a, co można było chociażby zobaczyć oglądając całą totalną porażkę w trasie, więc w mojej opinii on w pewnym stopniu no nie zasłużył. Co do Cody'ego? Cody w mojej opinii zasłużył dlatego, że no jednak parę razy wyszedł z tarapat, w które wpadł. Był parę razy co prawda zagrożony, ale tak to mu się w miarę udawało, więc no jedyne, do kogo miałem wątpliwości, jeżeli chodzi o trzeci sezon, to jest Alejandro, ale jednak stwierdziłem, że nie będę poruszał tego tematu w
finalistach, którzy nie zasłużyli, bo bądź co bądź jednak, pomimo tego, że potrafił oczarować, to jednak niejednokrotnie też się w niektórych wyzwaniach wykazał. Z kolei, no, Lightning, czym to się ten chłopczyk mógł wykazać? No co jedynie chyba głupotą. A wy? Co sądzicie o tym wszystkim? Czy według was Lightning zasłużył sobie na bycie finalistą, czy podzielacie moje zdanie, że wygrywał na farcie? Dajcie znać w sekcji komentarzy. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszamy do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikujemy. I gorąco zachęcamy do polecenia naszego kanału waszym znajomym. Do następnego razu, trzymajcie się i cześć.